historia jest taka, że chcieliśmy nagrać, no ile razy już nagrywali. Siemandero, Banandero, z tej strony Przemik Zero, witam was już w kolejnym filmie na moim kanale. Trochę czasu mnie tutaj nie było, ale powróciłem wystrzałowo z grą Rocket League, jak widać. Jest ze mną mój serdeczny kumpel. Witam was Kubaneczek. Bardzo serdecznie. I powiedziałeś tym samym, witam bardzo serdecznie. Dokładnie. No, tak więc witamy w grze Rocket League. Zagramy ci sobie kilka meczyków, myślę, co nie. No, zagramy na pewno. Tak, tak na razie luźny odcinek, tak. Kanał oczywiście Kubaneczka będzie tutaj w adnotacjach bądź w opisie, tak więc zapraszam. No i myślę, że sobie zaczniemy już, co nie. No, jeszcze jedna. Tak, no grę zakupiłem wczoraj. Kubaneczek no zachęcił mnie, żebym oczywiście kupił tą grę, co nie. No i no, niestety jest to gra drużynowa i no tutaj team jest potrzebny. No tak, ja jako dobry teammate. Tak. Tak, taki prawilny. Tak? Tak. Zakupiłem grę, żeby tutaj pomóc koledze. No i tak sobie gramy. Ziomeczkowi. No i tak sobie dzisiaj zagraliśmy kilka meczów, już był first touch z mojej strony i proszę państwa, tak blisko było, ale niestety to tylko było blisko. O jest, panie. Dobrze, weź teraz do środka. Ej, co to? Ktoś mi w dupę walnął, kurde. Od tyłu mnie biorą w tej grze. A ja mam w ogóle otwór z tyłu, nie? Widzisz, taki pociągający jesteś. Kurde, no muszę zmienić samochód, bo ja mam ten tył, otwór z tyłu, nie? No to jestem Boże, taki pociągający, no. Jakie tematy na początek odcinka, jakieś tematy tutaj. O co ci chodzi w ogóle? Ja nie wiem. Zero ten, o! Jest, brawo, a ja mam asystę, wiesz? Brawo, ja ci to podałem. Ja ci patrz. I to jest dobry teammate. To jest dobry teammate. Tak, to jest tak dobry teammate. Potrzeba coraz więcej. To jest dobry teammate. Tak. Dobra. No i cóż tu jeszcze powiedzieć, no trochę Kuba mi tam, jak widać, dał kapelusik fajny, kapelusik. Taki switaśny, nie? Tak super nie, w nim wyglądam. Taki 2x10, nie? Taki naprawdę. Dlatego jestem taki pociągający w tej grze, no. No tak. Bo już jestem ubrany, to no nie, ten samot nie jest goły, no. To zasługa tego kapelusza, oczywiście, że tak, bo Jezus, ale teraz ale tak to jest jak się gada, no. Ej nie, ale teraz naprawdę zlamiłem i to konkretno, patrz. No niestety, jedziemy. Tak. No już dostałem jakieś tam jaka obrona w ogóle, jaki defense, kurde. Ale to dobry defense, dobry! Dziękuję. Znaczy nie, to bardziej miałem pretensje do tego ziomka, bo on był najdalej w tyle, a wyjechał teraz niepotrzebnie. No. No ale dobra, mam nadzieję, że to jakoś tam nadrobimy. Oczywiście. Tak oczywiście, musi być. Że tak. Best team ever. No i może wiesz, może ktoś nie wie, co to jest za gra, nie? No to może powiedzieć krótko tam. Co tu się dzieje na tym, nie? Chociaż że sam nie wiesz, chociaż trochę już grasz, tak, nie wiesz, co tu się dzieje. Czasami ta gra naprawdę potrafi zadziwić i naprawdę nie wie się czasami, co się stało. Jak mi zdjął? Zdjął mi stary sprzed nosa, nie? Patrz, zobaczysz to. I przed chwilą słyszałem muzykę z tego, z Terminatora, nie takie... Dobra, ja zostaję na obronie. Dobra, to ja tutaj sobie poczekam chwilę. O, piłka się odbiła, widzisz, patrz. Ale dobra, nie we mnie, nie trafiłem. Ja tu się jeszcze uczę w to grać, więc mogę lamić, no. Ale nie ma. Co tu się tam? Jezu, ale teraz zrobiłem rajd z piłką. Ale tutaj, a szkoda, że mnie... Dobrze! Kurde! O Jezus.
Dawaj, panie. Źle, no nie, źle zrobiłem. O nie, ej, dobra, teraz nie mam boosta i... Ja i mam boosty, jest... ja mam, biegnę. Ajajaj. Znaczy biegnę, kurde, jadę, nie? No nieważne, ale wygrywam, biegnę. Nie, przegrywam, o Jezus, bo przegrywam, ale wiesz co, ale jest 3-2, więc jeszcze mamy szansę. Jeszcze nie? Tak, tak. Znaczy, wiecie, ogólnie w Rocket League to naprawdę czasami jak ma się szczęście, to naprawdę potrafi się wygrać praktycznie każdy mecz. No. Tak, prosto w bramkę leciało, nawet nie wiesz jak to wiem, pięknie widziałem, leciało. Widziałem, bo byłem z tyłu akurat. Widziałem, że stałem tam na bramce i widziałem, mówię, ło, co zrobił, nie? Ale, no niestety wybili ci tą piłeczkę. A szkoda, bo naprawdę, o Jezu, tak, tak. Co zrobił? Jak i tu w tej grze boosty się dostaje, tutaj mamy takie kółeczka porozmieszczane, kółeczka świecące w... O, co zrobiłem prawie, no, ale prawie niestety. O Jezu. Zmienił tor lotu piłki i ale na, i ale na szczęście Przemik Zero, tak, na szczęście Przemik Zero dośrodkował dokładnie przeciwnikom, no, ale wiesz co, tutaj starałeś się wybić, to tutaj no, nie mam do ciebie pretensji, naprawdę, wiesz, tutaj wszystko się dzieje niespodziewanie, tak, tak, tutaj ta gra jest no dość trudna, no tutaj nie ma co ukrywać. Mm-hmm. I trzeba naprawdę troszeczkę z nią pograć, nabrać tego doświadczenia, ale ogólnie potem gra się świetnie, szczególnie z kolegą. Ups, ja to znamiłem. Ale mamy awkę w teamie, więc fajnie. Ja to znamiłem teraz tak... O, znowu słyszałem ten muzykę z Terminatora, nie takie... Niestety chyba pierwszy mecz jest przegrany. Okej, niech gościu zostanie na tyłach, błagam. Ajajaj, szkoda. Brawo. Ale brawo. To było, no to nie, było ładne. No nie. To było tak ładne. Ej, ale powiedz mi, czemu ten facet, jak widzi, że jest na samym tyle, czemu on nie zostanie? A czemu on, a właśnie, on odkrywa, wiesz, bramka pusta, tak, jest, on tak sobie odjeżdża i atakuje. Tutaj widzimy osobę odbić, mądrą ale... inaczej. Mądrą takich inaczej, teammateów tak, którą... nie lubimy. Daje się lobować po prostu nubom, no, widzisz, no. Nubom się daje lobować, no co to w ogóle za gra jest, no. Ja bym go... Super, gramy 3-1 i nie umiemy bramki strzelić. Jezu. O Jezu. Co ja teraz zrobiłem? Ej. Ogólnie macie w opisie, przynajmniej u mnie, tak samo będzie u Przema, że macie nasze, moją lub Przema perspektywę w opisie, więc zapraszamy. Tak, dokładnie, nagrywamy tutaj oboje, tak więc jeśli ktoś chce zobaczyć perspektywę drugą, z drugiej, perspektywę kubaneczkę, to oczywiście zapraszam. Też adnotacja będzie na ekranie i tak samo w opisie. A, tak, dokładnie. Standard. Standard. Standard na YouTube. Ojojoj. No. Leci, ale ja. Przemik Zero, idealnie. Co to dobry było? Moment. O Jezus, teraz ja znam. O Jezus. Co się nie tutaj wiem, dzieje? Nie wiem, co się stało, ale najważniejsze. Mam boosta, no człowieku. Dlatego fajnie grać w dwójkę albo właśnie w trójkę, żeby mieć dobre info po prostu. Dobre info, tak jak w Counter-Strike. Counter-Strike. Z którego też się niebawem zapowiadamy, że się pojawią odcinki też. Tak, tak. Z jakichś mapek. O Jezus. Historia jest taka, że chcieliśmy nagrać. No ile razy już nagrywali? Trzeba powiem. Co to było? Robi pas. Z połowy, za połowy chyba. Za połowę mi się bramkę. Człowiek, patrz, ten kapelusz dodał mi sił. Tak, tak. Dobra, ja zostaję w obronie. Historia jest dobra, taka, że CS-a chcieliśmy nagrać 3 razy, więc i raz się nagranie popsuło, potem mapki nie mogliśmy przejść, więc tak. No niestety taką mieliśmy historię związaną z CS-em. No, ale jeśli kojarzycie mapkę u Roya i Izaka, tam gdzie było to fuck it's lock, no to byliśmy to, przed to nimi. To my byliśmy przed nimi, no ale... Ale nagranie się spieprzyło. Dyskretnie mówiąc. Tak. I lecimy w... Gdzie ja jestem? A, to oni, dobra. Szukam siebie.
Mam czapkę Mikołaja. Fajnie. Świątecznie, świątecznie. Klimat świątecznie. Musi być. Ja mam rogi. Tak, musi być, musi być zachowany. Ja mam rogi Renifera i jakiegoś tam boosta fajnego, więc dobra. Tak, a ja teraz mam fajny kapelusz Mikołaja, też świątecznie. Polecam. No teraz jest grudzień, więc właśnie tak, wiesz, klimatycznie. Klimatycznie. No to co, jakieś coś innego? To z mocami zagramy, czy... O, w hokeja zagramy, nie grałeś jeszcze ze mną w hokeja. To jeszcze nie grałem, tak. To zobaczmy. To są te różne tryby, to nie tylko się gra w piłkę nożną, samochodami. Znaczy jest hokej, koszykówka, no możliwe, że coś w przyszłych update'ach jeszcze wyjdzie. Mm-hmm. Oby, mam nadzieję, bo naprawdę gierka jest fajna. Tak, zakupiłem ją wczoraj, już wieczorem się bawiłem w tutorialu. Tutorialu. No, tak, no było spoko. No, gramy w hokeja. Ej, tak z daleka to tak widziałem taką wodę, nie? Wiem, tak samo miałem. Dobra, ja zostaję w obronie, bo widzę, że ty jesteś po prawej, a ja... Tak. Dobra, to ja zostanę, jak coś będę bronił. Jadem. Tutaj nie skacz. To jest takie niskie, że... Tutaj skacze się wcześniej, nie? Wcześniej się skacze. To wszyscy skoczyli się. Wcześniej się skacze, a dopiero... No bo po prostu przelecisz nad tym, tak jak zrobiłeś to przed chwilą. Tak, dokładnie. Walczy. Ja myślałem, że te się ślizgam, nie? Ale tutaj nie. Nawierzchni się dobrze trzymam. Witaj w Rocket League. Cóż za zaawansowana fizyka. Zlamiłem i to tak konkretnie. Dawaj przemowy, bi. Nice. Zagrożenie jest zażegnane. Dobrze. Był ty? Źle. Ajajaj. Myślałem, że wiesz, on mi tak poda i będzie tak super, ale jednak nie! Oj, kurczę. Ale jednak trochę się przyczyniłem do tego wyjścia, nie? Strzeliłeś. Znaczy, ja nie strzeliłem chyba, ale patrz. Znaczy, wiesz, co próbowałeś ratować tutaj, to naprawdę trudno jest wyprowadzić taką piłkę, która idzie po ścianie i... O, wszyscy skoczyli, ja sobie poczekam. Po ścianie wybił. Ja jadę sobie po ścianie, no, tutaj widzicie, po suficie, o proszę bardzo, no, czasami odwrócę się. No, o, super, się wpadłem do bramki, dobry pomysł! O. Patrz, co ja zrobiłem, nie? Nice cover po prostu bramki. Nie, bo ja tutaj zrąbałem, tragicznie, widzisz, w bramce siedzę i widziałem już tam jakoś... Ale wiesz, to jest gra, gdzie nie wiesz, co się dzieje. Dokładnie. Więc to jest usprawiedliwienie, no bo tutaj naprawdę nie wiesz, co się dzieje. Wiesz, ta kamera ci lata w różne strony. Czasami naprawdę można się tutaj zamotać. I naprawdę czasami tak, jest trudno tak ogarnąć sytuację. Wow, ja jeszcze swojego w tyłek walnąłem, no. Oni mnie na początku w tyłek walnęli. O Boże, ale no będzie. Nie. Wow, a super, teraz jeszcze, ja jeszcze sufitu. Jeszcze. Nie. No nie, kurde. No i wybił. Kurde. Naprawdę kolejny mecz przegrany, a przed nagraniem nam szło. No dobrze, bo naprawdę. No dobrze nam szło. Pierwsze mecze, które graliśmy, które były moje, no to. Dokładnie. To nawet dobrze nam szło. No chyba. Tyle, że ja może jednego gola wolę. No to i tak jest dużo. Fajnie, że wbiłem. To nic, nowe jestem początkujący. Ale nie, no. Stary, i tak grasz dobrze na jak na początkującego, naprawdę. Dzięki, no ale ja się staram. No starasz się, no nie. Dobra, ej, żeby gościu w tyle został, ja błagam. No nie, no i oczywiście. Ups, przepraszam. Nie, a nie, dobra, bo ja cię pomyliłem z tamtym typem. Nie, to ty dobrze, bo ty akurat mogłeś wyjechać. No nie! Akurat patrz, mogłeś wyjechać. Tak. Widziałem, ale jaka taktyka, ale widziałeś jaka taktyka? Tak. Popatrz na to. Ale... Podanie tu ten, taka klepa, tak, nie? Ja podałem tu, o. I... Nasz ziomek strzelił na bramkę, świetny tak mecz. Ej nie, ja czuję, że tego mecza chyba, nie, ten, słaby jest. Ale przynajmniej jedna bramka, nie? Tak, jedna bramka. No. No nie! Nie wiem. Ja jak jeżdżę, to ja muszę mieć chyba tą drugą kamerę. Tutaj, ja sobie zmieniam te kamery, nie? Wedle uznania. Mhm.
po prostu. Kiedy załóżmy jakiegoś boosta chcę zebrać, to zmieniam sobie na swobodną. No bo właśnie tak gdzieś z tą kamerą tylko na bale. O, dośrodkowanie jakby wyszło. Jest! Pięknie! Przynajmniej padła jest bramaczka. Jeden. Tak. Zobaczmy, co tu się stało. Dokładnie. Poczekał chwilę, uderzył, ale no oni wbili. Znaczy, wiesz, zawsze fajnie, bo bramka wpadła. Tak. Zostaje w tyle. Uuu, jak poleciałem razem. Widziałem. Ej, gdzie ta... Aha, tutaj. Kurde. No jest ojej, źle. Kurde. Ale przeleciał. Do... Wiem, coś... Przeleciał. Przeleciał krążek. Przeleciał krążek. Jak tak można publicznie, no? Naprawdę, brak słów. Dobra, jest na ich połowie, dawaj przemix. Poczekam chwilę. O, leci, czekam. Pada. Kurde, no. Trzeba wyczekać odpowiedni moment. O wiesz. Jezu. Na przykład jak ten. Który był dobry. Tak, był dobry. Był dobry, ale ja niestety skoczyłem. Bo się przyzwyczaiłem. Wow, jak wysejwował fajnie. O, no, przepraszam cię. Przepraszam. Miałem na krążku. Okej, będzie ten. No nie, ale przeleci za. Niestety. Nie, no, ten mecz już naprawdę może być... trudno nadrobić wynik. Było blisko obrony, tak, tak. Ładnej, ale no... Ja też przeskoczyłem nad krążkiem, no nie fajnie. No nie. O Boże, naprawdę, ale zauważyłeś to, że najczęściej jak nie nagrywam, idzie nam lepiej. Tak samo było z CS-em, załóżmy. No. W ogóle teraz z Przemiksem sobie gramy takie fajne dość mapki, których nikt nie gra. Taki typu jak Aztek, jakieś tam, co tam jeszcze jest, Militia. No. I jak na razie wszystkie wygraliśmy, a to i już trzeci matchmaking leciał? Chyba tak. Tak, tak. Chyba tak. No i naprawdę tyle legendarnych tekstów tam poleciało, więc... Tak, tylko szkoda, że wszystko nie jest nagrane. Dokładnie. Tak. Gdyby to wszystko było nagrane, to dużo było materiałów już z tego w ogóle na YouTubie. Ale niestety. No niestety nie pomyśleliśmy o tym. No nie, tak na luzie sobie graliśmy po prostu, nie? No i tak. Przychodzi zmęczony, patrzysz, pisze do ciebie Przemix i mówi: o, wyluzuje się w końcu. No tak, super, po prostu. No nie, ja obok przyjechałem, ty. Naprawdę, to było dobre. Ostatni. Wbijmy to. Dajesz. Czekam na środku. No nie. Dobra, już ten. Dobra. Olać. Szkoda. No mecz miał potencjał, ale wyszło jak zawsze. Tak. 2000. Tutaj już widzę, jeden gościu ma właśnie do 2017. Fajnie, już to wygląda. O, prezenty się posypały. Dokładnie. O, mam nowe kółka, to już sobie od razu wiesz, zamontuję. Żeby był szpan, że mam coś nowego. Dokładnie. No szpan. To wychodzimy, ja sobie samochód zmienię. Hello. Ja sobie na razie zostaję przy tym samochodzie, ja tutaj pokażę swój garaż. Tu mam nazwany preset pierwszy samochodzik. I co my tu mamy? No jak widzicie, mam tutaj różne samochodziki tutaj, o. Ale ja sobie zostanę przy tym, bo przy tym tylko mogę zmieniać te kolorki tutaj, tak? Ogólnie... Jest takie jakby winyle. Rocket League jest spoko, dlaczego? Bo przegrasz mecz, czego wygrasz, dostajesz jakąś nową część, co jest naprawdę fajne. Mhm. Bo tutaj mówisz, że zawsze dostajesz coś. Tak, dostaje się tak. Zawsze. Dobra, no to teraz jakieś moce może zagramy, fajnie by było. To teraz mocami, czyli... Tak. Tutaj to już ten totalnie tryb, gdzie nie wiadomo co się dzieje, tak, tak, tam dokładnie, się ten tryb, gdzie nie wiadomo. Jak tylko, naprawdę, więc ten tryb, o, moja ulubiona mapa, o, dołączyliśmy. Już się tak szybko zaczęło nawet. Dołączyliśmy akurat w trakcie gry, gdy gra już była rozpoczęta, ale to chwila tylko. Właśnie to się tutaj dzieje.
właśnie, no widzicie, czyli była tutaj... jakieś tej ręce wyskakują w ogóle, co to, jakieś buty, nie? O, właśnie o, tutaj. Łapa. Pięść. Łapa, kurde, od Boga tam gdzieś. Dobra, no. Dobra. Trudno. Zobaczymy, jak nam tutaj... Jest 2-0, więc niezbytnio ciekawie. Jak to zrobił? Ale ja oczywiście musiałem zlamić, bo jestem noobem. Ja przeleciłem nad, więc... Bo jestem noobem, to oczywiście musiałem, bo czemu by nie? Tutaj w ogóle mamy jakieś boosta jakiegoś. No ale co z tego, skoro go nie umiem użyć? Dawaj! Ajajaj. Co to? Zmieniło, dobra, to jest zamiana miejsc taka. O Jezus. Czyli jednak kurczę... No! Widziałem właśnie, że ciebie tak trochę... Nie, ja tu nie ogarniam naprawdę, ale jak ktoś wbił, to dobrze. Czasami piłka lata... Nie wie, co się dzieje, naprawdę. W tym trybie w szczególności. Ja gram to naprawdę kompletny noob i ten... Nauczy się. Tylko szczegół, no. Ale no zostawcie łapkę w górę, żeby... Żeby, bo właśnie nam tutaj tak idzie słabo, no i może tak, żeby pocieszyć, żeby tak wspomnieć, pokazać, że no, no jest to wsparcie, że ło, że ło, wiecie, ło. Dajecie łapkę i przepisowi się od razu skierpowy. Uuu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, dawaj to. Przemiksowi się od razu wtedy skill powiększa, więc dawajcie tak, łapki. Tak, tak, to wszystko to jest, zależy. To wszystko jest od was, nie? Zależne tutaj. To wszystko zależy. Moc łapek. Dobrze, i teraz tylko wbić. No, szkoda, że boosta nie miałem, bo naprawdę mogłaby być świetna akcja. O Jezus, gościu ma tornado. O, super, jeszcze mnie wyrąbał. Ej, wiesz co jest najlepsze? Co? A nie, dobrze powiedziałem. Bo mi się przed chwilą pomyślałem, że jestem po przeciwnej drużynie i źle powiem. Patrzcie, teraz buta puszczę, o! Zgarnąłem coś. Buta wjechał, komuś buta wyrąbał, o Jezus, mojego typu. To jest chore! Naprawdę, tutaj się dzieją różne rzeczy, w szczególności właśnie w tym trybie. Co to? Ta łapa od właśnie, Boga. Widzisz, tą łapę dostałem właśnie. Dzięki tym lajkom, które daliście. To jest po prostu piękne. Dokładnie tak. Piękny strzał i wyrównujemy. Jest już 2-2. Jedźmy do piłki. Dobrze. Jedźmy dalej z tym boksem. Ojej. No, ale miałem first touch. Dice. Plus 10 dice. Punktów. Dobrze. Dawać wybić. Ja sobie tornado włączę. Wow, ej, ja tu jakoś latam w ogóle. Ja tu jak... Ja nie wiem, co się dzieje. Dawaj to. Dawaj to. Dawaj to, kurde, no co tu się dzieje? Dawaj mi to. Dawaj. Dawaj to. Dawaj ty, kurde, chodź tu, polecimy ze mną tutaj na górę. Gościa chodź zabrałem za mną, na górę. Piłeczko. Gościa zabrałem na górę. Nie! Kurczę. No, no. Tutaj nie wiedziałem, co się stało. Nie wiedziałem, bo naprawdę zmożać to jest jedno wytłumaczenie. Jedno wytłumaczenie. Nie wiedziałem, co się dzieje. Gościu. No bo tutaj, jak widzicie, tornada, nie wiadomo, co się dzieje. Są tornada, są buty, są ręce, są łapy, boskie łapy są. Tutaj nie wiadomo. O Jezus, leci piłeczka idealnie w bramkę. Widzę. Broń! Dobrze! Nie wiem, co się dzieje! Nie. Ja nie... Nie... Aha, dobra, to zrobiłem. Nie wiem, po prostu używam to, co mi dają tutaj te łapki w górę. No. Wiecie, dajecie łapkę w górę i od razu przemiksowi o sekundę schodzi ten... Czasu oczekiwania. Nie ma. Co zrobiłem? Nie ma, ale zrobiłem. Użyłem kotwiczki. Ja to latam razem z piłką. Wiesz co, ja aktualnie dachuję. Mhm, dobra, to ja sobie teraz użyję coś fajnego. O jak to? What the fuck is that? Dawaj, bliec! No nie. Szkoda, bo... Naprawdę, te kolce dobrze... No ja właśnie w pewnym momencie je użyłem.
O, właśnie ktoś tutaj. Ja mam coś pięknego, Nie wiem, co zrobiłeś, nie mam pojęcia. To teraz patrz, co zrobiłem. Patrz. I kurde, co zrobił? Pociągnął piłkę. Dawać i wszystko to moje. Jasne. Ej, zostań na obronie. Dobra, bo jestem z tyłu. Dokładnie. Ja to się boję, boję się. Nie martw się, biegnę. Znaczy jadę, o co, co, jak debił. Clear ball dla Przemiksa, z buta komuś wjechałem. Co? Co ty robisz? Człowiek? To jest magia łapek, ty. Tak, dokładnie. Ujej, prawy wpadło. Wyczyściłem. Naprawdę. Ja wiedziałem, co ja robię. Ty dokładnie professional Rocket League player. Tak. Pierwszy raz ta. W tym meczu dostałem tego. Ej, bo... O, mam coś pięknego! Ej, ty wiesz, że my to przegrywam, a nie, to jest remis. O, nie, aż ty, gdzie wiem, jak ta przystawka cię tak patrz, wzięła, patrz, chamsko. Patrz. Jak ty... Mamy 10 sekund. Ej, każdy... Wyrównam to! Uuuu, first touch! Ciasto wyrównać! Wyrównuj to ciasto! Czemu ciasto? Nie! Wyrównuj! Kurde, już trzeci mecz i trzecia przegrana. Może ciasto wyrównać. Ja tu płaczę. Ty! Dostałem czapkę raz. Dostałem. Rasta. A ja dostałem takie winyle super, takie pioruny. No i co, myślę, że to na tyle, bo już tam mamy 30 minut nagrania, wiesz? Dokładnie. Dobra, to skończmy to. Tak. Niestety każdy mecz przegrany, ale fan jest niezmierny z tą gierką. Tak, jak widać jest super. Tutaj się dzieją rzeczy, które no po prostu ryją w bani, nie wiadomo co się dzieje. I trzeba ciasto tutaj... Tak, wyrównać. Trzeba ciasto wyrównać. Dokładnie. No. No to co? No to są te powtórki. Tak. No to co? No. Dziękujemy wam za obejrzenie tego odcinka. Tak, jeśli wam się odcinek oczywiście spodoba, jeśli chcecie kolejne takie luźne gierki z tej gry, to zostawcie łapkę w górę oczywiście i wpadajcie do drugiej perspektywy, która będzie u Kubaneczka, który teraz wam się wyświetli tutaj gdzieś, możecie sobie klikać, nie wiem, gdzieś w adnotacjach oraz w opisie. Zapraszam do subskrypcji jego kanału, na razie jest to jego początek, rozwija się, super będzie, co nie? Dokładnie, zapraszam serdecznie. Tak. I ja właśnie strzeliłem sobie bramkę. No. Nie wiem, bo ja nie wyszedłem z gry, nie jestem w tym... Ja też. Jak prowadzę? Ale to się nie liczy, kurde. Dobra. No, tak więc do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, trzymajcie się. Na razie, cześć. Pum.